przedstawienie dla psychiatrycznego Radia Łódź, radia misyjnego, sponsorowanego przez Żyda Piotrusia Pana Glińskiego, defraudanta technicznego miliardów. Miliard w środę, miliard w sobotę, 980 dla misyjnych telewizyjnych, 800 dla radiowych, teraz kolejny miliard po to, żeby słuchać audycji ryjącej berety goją. Na przykład pogotowie kulinarne, gdzie pani, która robi doktorat wzorem Radka Wilczka, nie wie, że kawę się parzy w temperaturze 90 stopni. Z pomocą tak zwanym dziennikarzom z własnych urojeń Maciej Trojanowski wypierdala Radkowi Wilczkowi, Krzysiowi Babijowi. Ten z kolei robił wywiady z komunistycznymi premierami Jaroszewskimi. Ja takich nie znam, no ale może się nie znam, jestem przecież po podstawówce. Pani, która prowadzi audycję, na pewno wiecie, wychowanie to wyzwanie, będzie uczyć czyjeś dzieci i jak wychowywać dzieci, nie wiem, w jakiej temperaturze się parzy kawę. 45 chyba lat na karku. Będzie wychowywać wasze dzieci. Żydzi znają wasze dzieci lepiej od was. Czajnik firmy Amika, która przyszła po sukurs misyjnym radiowcom. Nie mogli słuchać już urojeń prześladowczych i gówna, jakie się leje z tego żydowskiego radia.